13 czerwca 2013 rok. Witam serdecznie w programie Global News. Przypominam, że mój program ma charakter informacyjny. Staram się dzielić z Wami informacjami, które pomijane są w mediach, które traktowane są jako to, co nazywane jest teorią spiskową, a w rzeczywistości jest to nic innego jak fakt, który zostaje wyśmiany, ignorowany, pomijany w mainstreamowych mediach. Także ja zajmuję się właśnie tym, co jest w tej materii ignorowane. Wszystkie informacje, które przedstawiam, zawsze zbieram na stronie polskaświadoma.pl i zaznaczam, że moim celem nie jest kształtowanie Waszej percepcji, tylko stymulacja. Chciałbym zachęcić Was do samodzielnej syntezy informacji i rozwoju świadomości właśnie teraz, kiedy trwa tak wiele przemian i kiedy zrozumienie tych przemian pozwala na szybszy wzrost świadomości. Także opierajcie swoje zdanie wyłącznie na własnej percepcji, na własnym dociekaniu. Sprawdźcie wszystko to, o czym mówię i myślę, że w taki sposób należy interpretować dzisiaj rzeczywistość. Także ja nie jestem wyznacznikiem żadnej prawdy, żadnych trendów i nie należy się sugerować w 100% tym, co ja mówię. Zacznę może od najgłośniejszego tematu w minionego tygodnia. Jest to spotkanie klubu Bilderberg. Ja myślę, że warto przypomnieć, czym zajmuje się owa grupa. Warto przypomnieć to, że skupia wpływowych ludzi, między innymi wielu członków europejskich domów królewskich, którzy spotykają się raz w roku w celu przedyskutowania aktualnych spraw. Są to ściśle tajne spotkania, na których pojawiają się prominentni biznesmeni, politycy, bankierzy, działacze oświatowi, właściciele mediów oraz przedstawiciele generalizacji z całego świata. Mam tutaj oczywiście co nieco na ten temat, aczkolwiek myślę, że taki skrót myślowy będzie dla Was wystarczającym argumentem do tego, żeby stwierdzić, że w tej materii, w tym temacie również następuje gigantyczna zmiana. A na czym ona polega, to za chwilę sobie wspólnie to uświadomimy. No ale chcemy powiedzieć, że podczas tych ściśle tajnych spotkań właśnie jest omawiany plan tak zwanego nowego porządku świata, gdzie można powiedzieć, że tworzony jest rząd dla potrzeb w zasadzie wąskiej grupy decydentów, którzy starają się stworzyć warunki do życia wyłącznie dla potrzeb ich własnego egoizmu. No jest to ściśle tajna organizacja, która została powołana na początku lat 50. po nieformalnych spotkaniach członków elit europejskich w latach 40., czyli byli wśród nich ministrowie spraw zagranicznych krajów europejskich, na przykład holenderski książę Bernard, polski na przykład socjalista Józef Hieronim Rettinger, założyciel ruchu na rzecz zjednoczenia Europy po II wojnie światowej i w zasadzie uważany za ojca grupy Bilderberg. No i sama nazwa owej grupy wywodzi się z nazwy hotelu, który znajduje się w Holandii w miejscowości Oosterbeek, w którym w 1954 roku odbyła się pierwsza właśnie taka konwencja. No a tegoroczny zjazd w Vattenfort ewidentnie pokazuje proces ujawniania tego haniebnego spiskowego procederu. Najwidoczniej uznano, że elity kontrolują już zasoby świata na tyle, żeby przejść do stopniowego upubliczniania swoich totalitarnych planów. W mainstreamowych mediach trudno jeszcze będzie usłyszeć cokolwiek na ten temat. Jeśli przewiną się jakiekolwiek informacje, to będą podane w takim tonie, że uznacie, że to właściwie fajnie, że wpływowi ludzie spotykają się, rozmawiają o istotnych problemach świata, bo przecież jest o czym rozmawiać. Przypominam, że media są prywatne, wszystko co prywatne też można kupić, a oni właśnie to kupili. Ostatnią taką ostoją obiektywnej informacji pozostają takie portale właśnie jak nasze, jak telewizje alternatywne, no ale również szykuje się tutaj konkretne działanie zapobiegające takim komentarzom jak moje w postaci ustaw typu ACTA, SOPA czy wszystkie inne nowe, o których również będziemy dzisiaj mówić. Także co jest właśnie nadzwyczajne w tegorocznym spotkaniu jest między innymi to, że pierwszy raz
podano do publicznej wiadomości listę uczestników tego spotkania. Niektórych niezorientowanych w temacie może zdziwić fakt, że na liście uczestników znalazło się nazwisko Jacka Rostowskiego. Także jest to również bardzo ciekawe, że Rostowski jeszcze nie wytłumaczył się z tego, gdzie był, kogo reprezentował, jakie ustalenia zapadły, czy też jakie dyskusje miały miejsce. W każdym razie odzwierciedleniem tego, co dzieje się właśnie w tej grupie, jest polityka i ekonomia w zasadzie również w Polsce. Można to powiedzieć również, że na polu finansów w Polsce realizuje się ten plan globalistów, którego fundamentalnym założeniem jest im gorzej, tym lepiej. Także trzeba być naprawdę mistrzem, żeby przez niespełna 7 lat zadłużyć dobrze prosperujący kraj do absurdalnego, całkowicie niespłacalnego poziomu. I to się właśnie dzieje u nas. Niszczy się wszystkie sektory gospodarki, prywatyzuje się, zadłuża i doprowadza do bankructwa ostatnie dochodowe przedsiębiorstwa będące własnością państwa. Już nie będę wspominał o emeryturach, o innych różnego rodzaju wynalazkach Rostowskiego w celu załatania dziury budżetowej. No co jeszcze pozwolimy zniszczyć temu tuskowemu pupilowi? No, można powiedzieć, że zostały tam chyba jeszcze w naszym składzie szpitale, trochę służby zdrowia, szkolnictwo, wojsko i policja oraz telewizja publiczna, która ledwo i tak już zipie. Także można powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się w polityce, zwłaszcza na tle ekonomicznym, są właśnie ustalane na tych tajnych spotkaniach. Można powiedzieć również, że w tej grupie spotykają się też najwięksi przedstawiciele mediów, gdzie są omawiane między innymi takie zjawiska jak przyszłe komentowanie czy też przedstawianie ludziom owych kryzysów, które się do nas zbliżają dopiero. Także wszystko właśnie tam jest omawiane i z mojej perspektywy grupa Bilderberg jest tak zwaną grupą operacyjną, a więc wszystkie te stowarzyszenia typu masonów, iluminatów w zasadzie mają taką grupę operacyjną w postaci grupy Bilderberg i tutaj, że tak powiem, znajduje się cały ten potencjał decyzyjny i tak należy chyba to interpretować. Jak już powiedziałem, był na tym spotkaniu również Jacek Rostowski, z tego bardzo ciekawym dowodem jest chociażby publikacja Onetu na ten temat. To mnie bardzo zdziwiło, że cokolwiek o tym powiedziano w Polsce, a tutaj nagle taka informacja dość konkretna. Ale ja się tutaj powtórzę komentarzem Janusza Szewczaka, głównego ekonomista Skoku, który powiedział, że no jesteśmy w fazie budowy fiskalnego totalitaryzmu. Zbyt dużo polskich długów jest w rękach podmiotów zagranicznych. Jesteśmy pod kroplówką dodatkowo uzależnieni jak narkomanie od bodźców narkotycznych. To jest duży problem i zagrożenie. Być może chodzi o przygotowanie się na przedterminowe wybory. Wtedy rozpaczliwe klajstrowanie rozpadającego się budżetu ma sens. Jeżeli rzeczywiście Platforma myśli o dzisiejszych wyborach, zdaje sobie sprawę, że każdy miesiąc może przynieść totalną kompromitację, to działania Rostowskiego są jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ zbiega się to wszystko w czasie z wyjazdem Rostowskiego do Londynu i właśnie jego obecność na tym tajnym spotkaniu grupy Bilderberg. Być może na tym spotkaniu zapadły jakieś decyzje, dlatego warto by Rostowski powiedział Polakom, co robił na tym spotkaniu, o czym rozmawiał, z kim, jak nas reprezentował i co mówiono tam przede wszystkim o Polsce. Mogłoby się okazać, że najważniejsze decyzje o polskiej przyszłości zapadają poza Polską. Wydaje się, że polski parlament powinien uzyskać na specjalnym posiedzeniu informację od ministra, co on robił na tym niezwykle tajemniczym spotkaniu, które wygląda jak jakaś loża masońska. W rzeczywistości wygląda to z boku. W zasadzie od wielu lat całe to wydarzenie jest owiane wielką tajemnicą i wszystkie media mainstreamowe nie zajmują się tym tematem w ogóle, a jeżeli już, to tłumaczą to w taki bardzo prozaiczny sposób, oddając jakby takie nikłe poczucie zagrożenia tym zjawiskiem i w zasadzie w tym roku mamy przełom, który dowodzi tego, że Bilderberg i całe NWO zamierza już
nie dziwię się, że znajduje się w takim miejscu i w takim czasie, ponieważ moim zdaniem jest on obecnie największym szkodnikiem i ma największy potencjał do zniszczenia tego, co tu jeszcze pozostało. Także myślę, że jest bardziej konkretny w swoich działaniach niż sam nawet premier. Warto jeszcze powiedzieć, że były minister Rostowski poinformował, czy nie słychać, bo ktoś mi tutaj wszystko jest w porządku. A teraz nie słyszycie? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, czy to jest jakiś problem u mnie, czy u was. Słychać mnie? Tutaj zaraz sprawdzę. Jest coś w porządku, czy nie w porządku? Możecie mi powiedzieć. Mikrofon nie działa, ale no nie wiem dlaczego. Nie jest wszystko w porządku. Ojejku. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Ja mówię, a to będzie dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 100 900. Jest ok. Nic nie słychać, zaraz zobaczę, czy coś mogę jeszcze na to poradzić. Nie wiem, czy może teraz. No ja mam mikrofon dosłownie przed sobą i zacząłem tak i było wszystko w porządku. Nie wiem, co jeszcze ewentualnie mógłbym tutaj poprawić bądź zmienić. Mam nadzieję, że jest lepiej. Tak, dobrze mnie słychać, ale znikam. Słuchajcie, nie mam pojęcia dlaczego. Miałem dzisiaj problemy techniczne. I no dobra, spróbuję jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, 100 680, 920 milionów. Może mi ktoś potwierdzić, jak jest teraz? Bo jest super i teraz słychać. No, słuchajcie, bardzo dziwne. Bardzo to wszystko dziwne. No dobrze, niemniej wracam do tego, o czym mówiłem. Bo ja tutaj nie mam czatu tak na wierzchu. Spróbuję tak zrobić, żeby widzieć, co do mnie piszecie jeszcze. No, będę musiał to wszystko posklejać, no trudno. No więc warto byłoby, żeby minister Rostowski poinformował, czym się tam zajmowano, jaką opinię przedstawił, czy co obiecał, czy o coś prosił. No takie są reguły demokratycznego państwa prawa. Rostowski nie jest prywatnym biznesmenem, jest ministrem naszego kraju. Tam nawet dziennikarzy się nie wpuszcza, bo robiliby zdjęcia. Także nie wiem, dlaczego nadal, mimo iż media ujawniły jego obecność na tym spotkaniu, nadal nie ma żadnego komentarza z jego strony i żadne z naszych wspaniałych mediów mainstreamowych w ogóle nie zareagowało na publikację Onetu. W każdym bądź razie my będziemy o tym mówić. Właściwie po co mówić o spotkaniu, w którym brał udział? To byłoby w zasadzie dla nas bardzo ciekawe, a dodatkowo być może to spotkanie ma jakiś związek z pogłębiającymi się problemami finansowymi naszego państwa. One są widoczne już na każdym kroku. Mamy totalne załamanie w finansach publicznych, szczególnie w dochodach budżetu państwa. Premier Donald Tusk przyznał kilka dni temu, że jest problem. Jak na liberała o zabarwieniu socjaldemokratycznym, niewątpliwie to spore osiągnięcie, że szef rządu tłumaczy tego typu problemy, właściwie, że chociaż wskazuje na nie, że one są, także to jest zastanawiające. W każdym bądź razie widzimy wszyscy coraz wyraźniej rosnącą opresję Skarbu Państwa, łupienie przedsiębiorców, podatników, kierowców, kogo jeszcze, pieszych. No jest już tak opresyjne, że Polacy od dawna czegoś takiego nie doświadczali. Ostatnio doszło do niemal 200 zmian w ordynacji podatkowej, a dodatkowo Ministerstwo Finansów rozważa możliwość prowadzenia blokady konta bankowego podatnika prewencyjnie na 3 miesiące.
A więc zwiększa się elastyczność, uznaniowość w stosowaniu przepisów. To niezwykle niebezpieczne zjawisko, które prowadzi do totalnego, fiskalnego totalitaryzmu. Także totalny totalitaryzm, tak można powiedzieć. Jednak to, co akurat jest w naszej perspektywie widoczne, no, w tym środowisku alternatywnym jest wręcz oczywiste, że powodem i przyczyną takiego stanu finansowego i Polski, i Europy, i świata jest właśnie kontrolowany, sztucznie wywoływany kryzys finansowy. Też bywam czasami w różnych miejscach i staram się pytać ludzi o to, jak się czują, jak postrzegają te wszystkie zmiany, czy też w ogóle je zauważają. Powiem szczerze, że ludzie wciąż kupują w marketach, wydają pieniądze, stoją w kolejkach z pełnymi koszykami, odjeżdżają całkiem przyzwoitymi samochodami. Warto podkreślić, że właśnie ta część społeczeństwa zachowuje się dosyć spokojnie jak na te czasy. I tak się często zastanawiam właśnie, na czym polega ten problem, ponieważ często słyszy się, że kryzysu wcale nie ma. Jest to najzwyklejsza pod słońcem wojna koncernów. Jak takie słowa powinno się interpretować? Nie mam zielonego pojęcia, ale jak powinien je interpretować zwykły obywatel, który oddaje swój głos w wyborach, który jest opiniotwórczy, który jakby nie patrzeć używa rozumu? No, myślę, że dochodzi do tego rozwarstwienia społecznego po cichu. Oczywiście w dużych miastach tego nie widać, gdzie ta majętność jeszcze jakoś tak można powiedzieć prosperuje, a cała reszta szarej masy, która w jakimś sensie już jest pokrzywdzona, nie potrafi przebić się, nie potrafi w żaden sposób pokazać może tego innym i tak to właśnie wygląda. No ale mamy tutaj coś na zasadzie egzystencjalnego dualizmu. Z jednej strony pewna grupa społeczna robi wrażenie nietkniętej, z drugiej strony rzesze starszych ludzi w autobusach mówiących na głos o tym, jaki rząd jest okrutny i niesprawiedliwy. No, na pierwszy rzut oka oczywiście wszystko wygląda dobrze. Oprocentowanie obligacji i firm i rządów jest niskie, co wskazuje na ich wysoką wiarygodność kredytową. Ceny akcji rosną w Ameryce, Europie, Japonii, co wskazuje się na zbliżające solidne ożywienie rynku. Bardzo szybko rosną też ceny domów w Ameryce ostatnio, co analitycy interpretują jako zapowiedź przyszłego wzrostu konsumpcji w USA, bo Amerykanie poczują się wreszcie trochę bogatsi. Szeroki strumień pieniędzy płynie na rynki aktywów o podwyższonym ryzyku w obligacje bez zabezpieczeń i w obligacje śmieciowe. Ale oprocentowanie to jest już tak niskie, że jeżeli uwzględni się przeciętną stopę bankructw w tym segmencie, czyli 25% średnio w ciągu 5 lat, to oprocentowanie poniżej 5% spowoduje, że średnio inwestorzy będą tracić i jest to wręcz niemal na pewno. I co się jednak dzieje? Oni nadal inwestują, co oznacza, że uważają, że w kolejnych 5 latach bankructw będzie mniej historycznie i po prostu starają się oni w jakiś sposób ożywić tą gospodarkę swoim jakimś optymizmem. Co jeszcze takiego tutaj warto dodać, ponieważ myślę, że jak działa ekonomia, jest zasługą samych nawet fundamentów i podstaw tego, o co w tym wszystkim chodzi. Można powiedzieć, że jednak dodatkowo dokłada się do tego to, że mamy dramatycznie wysokie bezrobocie i ludzi uciekających z krajów południa Europy, co w zasadzie umożliwia powrót ożywienia gospodarczego w tych krajach. Jest też oznaka silnej tak zwanej histeryzy. Kurczy się baza podatkowa, co wpycha finanse publiczne w tych krajach w spirale podatkowej śmierci. Słuchajcie, to co się dzieje u nas, dzieje się w całej Europie i dzieje się na świecie, tylko na różnym poziomie, w zależności od tego, jakie elity mają plany wobec danego regionu. Akurat u nas najprawdopodobniej będzie o tyle inaczej, znaczy miałoby być o tyle inaczej, ponieważ no, nasz kraj według niektórych źródeł, według niektórych koncepcji będzie nową ziemią dla Izraela. Stąd też wiele takich przepisów, stąd też wiele takich działań związanych z likwidacją czy też przejmowaniem majątku tutaj Polaków.
Można się naprawdę zastanowić nad tym, jaką oni tutaj politykę chcą uprawiać, bowiem jak powiedziałem wcześniej, każdy region, każdy kraj, przepraszam, nie słychać mnie? Nie wiem, co jest grane. Mam nadzieję, że chyba dobrze jest. Czy w ogóle mnie nie słychać? Czy ktoś jeszcze? Bo może... Dobrze, ja idę dalej. Mamy drastycznie wysokie bezrobocie i jest, że tak powiem, coraz więcej tych elementów, które jasno sugerują, że... Aha, głos się ścisza. Aha, to zastanawiające. Może Skype mi to robi. Dobra, wyłączymy. Kolejną informacją, którą chciałbym się z wami podzielić, jest w zasadzie taka ciekawostka. Może tutaj zaznaczę wcześniej, że mamy przecież naszego wspaniałego premiera, który najprawdopodobniej, bynajmniej w przeszłości, planował wybrać się na nowy stołek szefa Parlamentu Europejskiego. A jest tutaj taka dosyć kontrowersyjna, ciekawa informacja w zasadzie, co Rzeczpospolita napisała w swoim artykule, który pokazuje, że 49% Polaków nie jest zainteresowanych ani koalicją Platformy z SLD, ani PO z PSL-em. Pokazuje też, że coraz mniej jest wiary w trwałość układy władzy III RP, obecnie uosabianej przez Tuska i jego partię. Społeczeństwo coraz bardziej natarczywie dopytuje, jaka będzie przyszłość polskiej polityki. Widać wyraźnie, że idea koalicji Platformy z SLD, którą premier ogłosił w polityce, została przyjęta przez rodaków bez entuzjazmu i prawdopodobnie zostanie odrzucona. Tym samym Platforma stoi w rozkroku i nie bardzo wie, co mogłaby Polakom zaoferować. Znamienne jest, że z danych zaprezentowanych przez Rzeczpospolitą wynika, że duży sceptycyzm co do koalicji PO-SLD wśród wyborców obu tych partii, bo budzi to nadzieję, że kiedy rząd upadnie, zmiana będzie głęboka i zasadnicza. Ja z mojej perspektywy powiem tyle. Widzę, że w polityce polskiej dochodzi znowu do jeszcze głębszych podziałów wewnątrzpartyjnych, co moim zdaniem jest działaniem celowym. Najprawdopodobniej PiS gdzieś tam jeszcze się podzieli, w którymś momencie Platforma się podzieli. Wszystkie te ugrupowania, które obecnie są przy władzy, będą próbowały utworzyć jak najwięcej nowych ugrupowań właśnie po to, żeby jeszcze bardziej skomplikować wybór nowych władz tutaj i są to zabiegi naprawdę iście PR-owskie. A jeszcze tu jest taka dosyć ciekawa informacja, bo nie wiem, jak sobie wyobraża to Tusk, ale z jego ostatniej wypowiedzi wynika, że on tak szybko nie odejdzie, bynajmniej tak szybko nie chce odejść. Powiedział, że do 2015 roku będzie angażował się wyłącznie w sprawy krajowe i że jeszcze nie podjął decyzji w sprawie ubiegania się o funkcję szefa Komisji Europejskiej. Na razie to, co powiedział, to, że podjął decyzję, że chce być dalej polskim premierem i że do 2015, a więc do czasu, kiedy wyborcy podejmą kolejną decyzję, kto ma rządzić w Polsce, będzie angażował się wyłącznie w sprawy krajowe. Jeśli chodzi o stanowiska, jakie mu się przypisuje w przyszłości, to on zamierza skupić się na tym, co dzieje się w kraju. Dodał też, że jego decyzja jest definitywna, a wybór jest jednoznaczny. Tusk powiedział, że podejmując decyzję, dyskutował m.in. z Komorowskim. A więc ważąc szanse, racje, ważąc to, co dla Polski może być ważniejsze, to co może być w interesie kraju, no to jest to bardzo ciekawe, bo z drugiej strony już dosyć konkretnie mówi się w mediach, to znowu mnie nie słychać. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, czy teraz znowu jest cisza. A czy teraz mnie słyszycie? Nie wiem dlaczego, co mogę na to poradzić. Dzisiaj nagrałem dwugodzinny program i potem się wkurzyłem, bo się nic nie nagrało. Nie wiem dlaczego, co mój sprzęt tutaj... Ja niczego nawet nie dotykam, także... Jak będzie coś się znowu działo, to mi piszcie, ja będę musiał zrobić generalny porządek w moim komputerze. W każdym bądź razie
Co tu jeszcze Tusk powiedział, ponieważ jak stwierdził, jego decyzja jest definitywna. Można powiedzieć, że akurat mnie to trochę zaskoczyło, ponieważ jeżeli Tusk przegrałby wybory, jeżeli do wyborów dojdzie, a oni się do wyborów tak naprawdę przygotowują, ponieważ wybory będą reakcją jakby samego społeczeństwa na to, co się w kraju dzieje, coraz wyraźniej mówi również przywódca Solidarności o tym, żeby zrobić strajk generalny, o tym, że już nawet ten dialog z rządem to sensu specjalnie nie ma, także dla Tuska być albo nie być w tym rządzie oznacza żyć albo nie żyć, tak podejrzewam. Ale co ciekawe, no, kadencja obecnej Komisji Europejskiej, którą kieruje José Manuel Barroso, kończy się jesienią w 2014, także chcąc nie chcąc Tusk, żeby miękko wylądować na nowym stołku, no, musiałby się tutaj jeszcze z nami pomęczyć co najmniej rok. Czy ten rok uda mu się tutaj jeszcze zagrzać miejsce na stołku? Tego nie wiem. W każdym bądź razie moim zdaniem musiałoby się wydarzyć coś niezwykłego. Niezwykłego naprawdę, żeby Polacy pozwolili rządzić Platformie przez kolejny rok. Także być może oni coś takiego szykują, być może coś takiego jest w planie, być może coś takiego zostało uzgodnione na spotkaniu grupy Bilderberg. Coś, co może tak zmienić perspektywę wszystkiego, że ludziom będzie obojętne, kto w tym momencie będzie rządził w naszym kraju i być może coś takiego właśnie jest dla nas przygotowywane, tak? Bo musicie zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli Platforma odda władzę, to będziemy mieli w Polsce największą deportację ludności, jaka chyba kiedykolwiek była. I sądzę, że tego się właśnie obawiają wszyscy i do tego dopuścić oni nie mogą. Także ktoś pisze na czacie, wszystko miało paść. Okej, można powiedzieć, że sytuacja ogólnie na rynku, w ogóle na rynkach jest już tak niebezpieczna, że można powiedzieć, że system ekonomiczny globalnie może paść w każdej chwili. Ja zawsze posługuję się komentarzami alternatywnych ekonomistów, czy też wieloma takimi podpieram się wiadomościami ze świata ekonomii, gdzie często są różnego rodzaju prognozy i często Po prostu w jakimś stopniu mniejszym bądź większym sugeruje się tym i to wam przekazuje. Także z mojej perspektywy ekonomia jest już nie do uratowania. Dla ekonomii nie ma tak naprawdę złotego środka naprawczego. Jedyne co możemy, to przedłużać tą agonię i akurat wydaje mi się, że takie rozwiązanie, takie podejście jest jak najbardziej moim zdaniem wygodne dla mnie samego, ponieważ ja dzielę się z wami informacją i ja mogę również wam powiedzieć jutro, że gdzieś wyczytałem, że gdzieś coś może się wydarzyć, także to nie jest moja percepcja, to są informacje, które ja przekazuję, dlatego zawsze i będę o tym przypominał, żeby samemu sprawdzać wszystko to, o czym mówię. Moim zadaniem nie jest, jak już powiedziałem na początku, kształtować waszej percepcji, tylko stymulować ją. I tak jak mnie ktoś czasami w pewnych rzeczach, w pewnych kwestiach stara się indoktrynować, tak ja staram się też pewne rzeczy wam podsunąć, ale nie sugerujcie się zupełnie tym, co ja mówię. Wróćmy do naszego kraju. Leczenie w Polsce, słuchajcie, bo tutaj też jest dramat, nie wiem z czego to wynika, bo tutaj powodów może być oczywiście wiele, nigdy nie ma tak, że jest jeden powód na wszystko, także jest na pewno wiele czynników, dlaczego na przykład jest wiele takich powodów, że ta medycyna w Polsce kuleje i w zasadzie leczenie w Polsce z miesiąca na miesiąc staje się coraz większą udręką. Także co już mogę powiedzieć?
Już niedługo możemy obudzić się w całkiem nowym systemie opieki zdrowotnej, systemie elitarnym dla bogatych, gdzie będzie się traktować zwykłych ludzi jak zbędny koszt. Do lekarza kolejki jeszcze bardziej się wydłużą, a my będziemy umierać czekając na pomoc. Jednak nie wszyscy. Oczywiście nasza elita będzie mieć opiekę szybką i skuteczną, tylko dla nich system będzie funkcjonował sprawnie. Czyż to nie brzmi jak horror? Słuchajcie, w Ameryce to już niemal jest tak widoczne i tak oczywiste, że ludzie się już z tym po prostu oswoili. Teraz pora na kolejny kraj, którego należy przycisnąć w ten sposób. Jest to oczywiście rzeczywistość, którą chce nam zafundować rząd PO. Resort zdrowia chce wprowadzić dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne kosztem koszyka publicznych bezpłatnych usług. Co to dla nas oznacza? Między innymi na przykład to, żeby dostać się na prosty zabieg wycięcia nowotworu skóry, na przykład będziemy musieli posiadać dodatkowe ubezpieczenie, które ten zabieg będzie refundować. Resort zdrowia zapowiada, że wiele usług dzisiaj bezpłatnych po wejściu ustawy będzie dostępnych tylko po wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia. Mogą wypaść zarówno podstawowe usługi, jak i te, które ratują życie. Służba zdrowia zostanie podzielona na tą dla bogatych i dla biednych. Ci pierwsi będą mieli szybszą i skuteczną służbę zdrowia, ci drudzy będą stać w kolejkach do bezpłatnych usług pewnie latami. Rzeczywistością stanie się płacenie za badania pretenalne, czy wizyty u pediatry, rezonansy kolan, czy jakieś badania podstawowe i tak dalej. Także sytuacja służby zdrowia bulwersuje każdego coraz bardziej. Tak źle, jak jest teraz, nie było nigdy, a będzie jeszcze gorzej. System, który buduje kolesiostwo Platformy, to jest system już funkcjonujący gdzie indziej na świecie. Jak wspomniałem, w Stanach Zjednoczonych ubezpieczyć się możemy tylko prywatnie. Tam 50 milionów Amerykanów realnie nie ma szans na żadną pomoc. Kolejne dziesiątki milionów ma dostęp tylko do podstawowych usług, a o profesjonalnym leczeniu mogą zapomnieć. Tylko najbogatsi Amerykanie mają wykupione pełne ubezpieczenie, mogą liczyć na służbę zdrowia, bo tylko ich leczy się zawsze i w każdym wypadku. Tak ma wyglądać przyszłość Polski. Także nie wiem, czy akurat u nas sprawdzi się ten system. W jednym na pewno się sprawdzi, w uśmiercaniu. Nie łudźmy się, że ludzie starsi czy schorowani będą mieli tanie ubezpieczenia, tak jak w przypadku ubezpieczeń samochodów. Im częściej powstaje szkoda, tym więcej płacimy. Tak samo będzie w służbie zdrowia. Im częściej będziemy chorować, im poważniejsze będą te choroby, tym więcej zapłacimy. Pod warunkiem, że ubezpieczyciel nie znajdzie haczyka, który pozwoli mu odmówić wypłacenia świadczenia. No, można powiedzieć, że pod warunkiem takim, jakim sobie ubezpieczyciel będzie starał tłumaczyć to wszystko, no my jesteśmy w zasadzie tutaj ograniczeni, bo to wszystko zawsze prawnie będzie tak, że no niestety, ale to taki zwykły prosty obywatel będzie musiał po prostu umrzeć. Jednak wielkie pieniądze i posadki dla kolesi z Platformy będą czekać, zawsze będą, bynajmniej takie było założenie, że wszystko w tym kraju jest dla nich, nie warto czekać, trzeba ten system wprowadzić już teraz, bo to by się tutaj przejmował takimi jak my. Także wspaniale. W rozmowie na przykład z wiceministrem zdrowia wyszło na jaw to, przed czym przestrzegaliśmy, o czym ja mówiłem. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, bo tutaj widzę problemy znowu są. Proszę mnie tutaj informować. Dziękuję. W rozmowie z ministrem zdrowia było to właściwie, o czym już przestrzegałem w moich poprzednich programach, że w zasadzie można powiedzieć, w Polsce żyje prawie 40 milionów Polaków, to oznacza, że w najbardziej optymistycznym scenariuszu rząd zakłada, że ubezpieczonych będzie zaledwie 1/3, jednocześnie stwierdza, że nie chce spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów, ale minister sądzi, że w Polsce żyje kilkanaście milionów Polaków albo z premedytacją promuje system powolnego zabijania. I co? Moim zdaniem, bo obserwuję ten trend nie tylko w Polsce, dlaczego wyciąga się pieniądze ze służby zdrowia? A może należy zadać inaczej pytanie. A po co jest służba zdrowia umierającym ludziom? A może ci ludzie mają umierać? A może właśnie osłabienie służby zdrowia spowoduje to, że ludzie umrą szybciej? Więc czy jest może tu coś, o czym my nie wiemy? Czy jest może coś, o czym, co globalnie w zasadzie wprowadza się w tej materii, żeby coś tutaj na ziemi zmienić?
Ja uważam, że paraliż służby zdrowia, zresztą można powiedzieć, że wszystko w naszym kraju działa podobnie i jest podobnie zorganizowane, ale akurat służba zdrowia i tego typu podstawowe elementy, jakie należą się obywatelom każdego kraju, są w Europie na coraz niższym poziomie i to jest może i wina kryzysu, ale wydaje mi się, że nie, że są to po prostu jedne z wytycznych, właśnie jakie banki światowe udzielają zadłużonym krajom w celach no, depopulacji. Ja już też o tym mówiłem, że niektóre umowy kredytowe dla państw już zadłużonych zawierają właśnie takie wytyczne, które, no, których jakby zadaniem jest przyspieszenie procesu depopulacji, prawda? Także nie będzie nas to dziwić, jeżeli znowu dowiemy się, że służba zdrowia jest w jeszcze cięższej sytuacji, bo w zasadzie uważam, że służba zdrowia powinna być przede wszystkim taką instytucją, którą właściwie strategiczną, tak, gdzie no, nie wiem, co jest grane. Nie wiem, dlaczego mi to tutaj się samo wycisza. Ja już to chyba spędziłem cały dzień dzisiaj na tym, żeby naprawić coś, ale cały czas coś po prostu mi się tutaj psuje. Nie wiem, czy mnie znowu słyszycie, czy nie. Raz, dwa, trzy, cztery. 100 tysięcy osiągnięć. Teraz będę to słychać. Nie miałem dzisiaj się wiedzieć, że coś takiego mi się dzieje. Czy mnie słyszycie? Halo? Jesteście tam? Jakby z tuby. Zastosuj ogólne. Teraz dobrze. Nie wiem, po prostu już zaczyna mi brakować cierpliwości do tego mojego sprzętu. Obiecuję wam, że następny raz będzie już w porządku. Tak jak powiedziałem, ja ten program dzisiaj nagrywam drugi raz, bo przez 2 godziny mówiłem sam do siebie i nie było nic słychać. No, nikt mi nie był w stanie tego powiedzieć. Także się trochę wkurzyłem. Dobra, piszcie, jak będzie coś nie tak. Ja po prostu będę robił to samo, co robię i zobaczymy. Ok, zostawmy już tą naszą służbę zdrowia. Co ciekawego jeszcze ostatnio się pojawiło, coś co mnie zaskoczyło. Nie wiem, czy jest to informacja już potwierdzona, czy też nie. Ale jedną z takich ciekawszych rzeczy, którą przeczytałem wczoraj, jest właśnie to, że pakt fiskalny wcale nie został ratyfikowany. W 2013 roku w lutym media i politycy ogłaszały, że pakt fiskalny został ratyfikowany, tymczasem Komorowski podpisał jedynie ustawę zezwalającą na ratyfikację. Czyli sensacyjna informacja o nieratyfikowaniu paktu dotarła do posłów PiS-u po tym, jak otrzymali odpowiedź z Trybunału Konstytucyjnego na skargę dotyczącą zgodności paktu fiskalnego z konstytucją. Okazało się, że Trybunał nie mógł rozpatrzyć skargi parlamentarzystów PiS, bo pakt fiskalny nie został ratyfikowany. Wszystko przez to, że Polska do dziś nie złożyła dokumentów niezbędnych do procesu ratyfikacyjnego. Jest to zastanawiające, że opinia publiczna żyła w przekonaniu, że pakt został ratyfikowany, a ponadto w piątek było posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, na którym przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówili o pakcie fiskalnym, tak jakby Polska go ratyfikowała. No, można powiedzieć, że jest to bardzo kontrowersyjna sytuacja w tej chwili. Nie wiem, czy pojawiło się jakieś rozwinięcie w sieci tej informacji, ale też nie sądzę, żeby to coś zmieniało tak naprawdę. Być może ten pakt fiskalny jako pomysł ratowania strefy euro już w ogóle nie ma żadnego znaczenia i być może niebawem pojawią się inne problemy, takie jak na przykład rozpad strefy i w zasadzie ratyfikacja paktu zupełnie nie będzie potrzebna. Zresztą sygnałów o tym, że strefa się rozpada, jest coraz więcej. W zeszłym tygodniu czytałem, że właśnie EBC, Europejski Bank Centralny, wydał oświadczenie, w którym ostrzega przed rozpadem strefy euro i wzrostem.
i wzrostem zagrożenia z tego tytułu. Także nie wiem, powiedzmy, na ile to daje wam do myślenia, ale wielu takich ekonomistów jak Rybiński, czy wielu obserwatorów takich tej ekonomii globalnej mówi wprost, że im później, tym ten rozpad strefy będzie bardziej bolesny, im to wszystko dłużej będzie się toczyć, to będzie, powiedzmy, to z większym niekorzystnym skutkiem dla nas. No i to jest chyba jak najbardziej zrozumiałe, bo jak wspomniałem wcześniej, znowu stymuluje się gospodarkę, znowu robi się jakieś ruchy również ze złotem. Złoto jest o tyle ciekawym tematem ostatnio, że właściwie go w ogóle nie ma, tak? Nie można go kupić już w takich ilościach masowych, jak to można było zrobić kiedyś. I w zasadzie to, co widać, to jest właśnie to, że państwa starają się maksymalnie wyciągnąć tego złota, skąd się da i jak najwięcej. Być może na wypadek właśnie rozpadu systemu ekonomicznego, a być może po prostu dla własnych korzyści. Jednak ja bym rozważył ten pierwszy wariant i starał się uczulać was na to, bo media zaczynają już ludzi do tego przygotowywać. I jest wiele artykułów również w mainstreamowych mediach, w których już tak powolutku oswaja się ludzi z katastrofą ekonomiczną oczywiście, bo to, że system upadnie, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości. Ale teraz tylko pytanie, jak to nastąpi, kiedy to nastąpi, no i czy ten rozpad ekonomii globalnej będzie no, destruktywny dla wszystkich, czy też być może będzie to jakiś lżejszy wariant, który po prostu w konsekwencji nie wyjdzie globalistom na dobre. No możemy sobie tutaj dyskutować na ten temat i w zasadzie ja chciałem się dzisiaj na tym skupić. Mam dziś więcej informacji dla was, ale ponieważ dawno nie robiłem programów i jest wiele rzeczy, które chciałem wam powiedzieć, to chyba tak właśnie zrobimy, ponieważ widzę, że mam i tu problemy techniczne, także nie wiem, na ile ten program w ogóle dzisiaj mi wyjdzie. Jak wspomniałem, jeden już dzisiaj zrobiłem. Możecie sobie zobaczyć ciekawy taki dokument na temat Słońca, który udało mi się wyprodukować razem z Johnem Veto. Będzie on współpracował ze mną już stale, także będziemy komentować wszystko na zasadzie dwóch różnych perspektyw i myślę, że to będzie dla was jeszcze bardziej owocne w rozważania, bo my się w wielu rzeczach zgadzamy, ale też no, mamy pewne różne takie przemyślenia, które nas troszeczkę różnią i być może właśnie coś takiego troszeczkę odciąży mnie z odpowiedzialności tego, o czym mówię, tak? Ponieważ ja cały czas będę starał się powtarzać, że ja niczego nie przewiduję, ja niczego nie przepowiadam, ja nie jestem wróżką, ja analizuję na bieżąco to, co jest i wyciągam z tego wnioski. Każdy z was to może robić, każdy z was może się tym pochwalić, no ja to robię dla was i mogę ewentualnie, jak powiedziałem, po prostu zaproponować jakiś model wydarzeń, aczkolwiek nie uważam, że moja percepcja jest doskonała i jestem w stanie wszystko przewidzieć tak, jak należy. Przejdę dalej. Mam tu informację jeszcze na temat tego, co się dzieje w Turcji, bo w Turcji, zresztą nie tylko, bo może zróbmy jeszcze inaczej dzisiaj. Dzisiaj wyjątkowo, ponieważ nagrałem wcześniej dwugodzinny program, w którym w zasadzie nie mówiłem w ogóle o tym, co się dzieje i taki miałem plan, ale pomyślałem sobie, że może jednak do tego wrócę, ale zrobimy dzisiaj inaczej. W końcu zrobimy może tak. Ponieważ mam dzisiaj trochę tych problemów technicznych i drażni mnie to, bo muszę tutaj wiele rzeczy patrzeć jednocześnie, to spróbujmy zrobić w ten sposób, że ja wam po prostu parę rzeczy powiem, a dzisiaj sobie darujemy te informacje. Ja informacjami zajmę się we wtorek i sądzę, że nic wam nie ucieknie. Zresztą wszystko, o czym chciałem dzisiaj wam powiedzieć, możecie znaleźć na polskaświadoma.pl. Tam jak najbardziej znajduje się wszystko to, co według mnie jest najistotniejsze, najciekawsze,
i w zasadzie zawsze w ten sposób przygotowuję się do programów. A dzisiaj chciałem się podzielić z Wami czymś zupełnie innym, ponieważ no, dużo rzeczy się zaczyna dziać w sensie takim no, nieciekawym i w zasadzie to, co Wam być może byłoby bardziej potrzebne dzisiaj, jak to, co się dzieje, mogłoby być może coś innego. Mianowicie taka moja sugestia, jak do tego podchodzić, ponieważ mój sposób myślenia, moja percepcja również się zmienia i pewne rzeczy ja widzę w jakiś sposób, potem zmieniam, powiedzmy, to podejście. I tak samo niedawno mógłbym powiedzieć, że w pewnym sensie troszeczkę zmieniłem patrzenie na wydarzenia i przestałem jakby przejmować się tym, w sensie do czego to prowadzi. Być może my jesteśmy jedną z nielicznych organizacji czy też grupy ludzi, która mówi o tych rzeczach już od dawna, ale to, co nas wyróżnia na pewno, to, co można powiedzieć, no jest może unikalne w tym całym świecie trupicieli tych teorii spiskowych, jest właśnie optymizm. Ponieważ nikt inny Wam tego nie powie, tak konkretnie powiedzmy jak my, informacji najistotniejszej. A informacją najistotniejszą dzisiaj, moim zdaniem, która według mnie dla Was jest najbardziej istotna i powinna Was wprawić w taki pozytywny, ogólny nastrój na co dzień, jest to, że cokolwiek będzie się teraz działo, cokolwiek będziemy obserwować, cokolwiek emocjonalnie będzie nas wgniatać w fotel niemal, i tak nie ma znaczenia. Dlatego, ponieważ NWO i tak nie będzie, ten plan już ma poślizg, ten plan jest zasilany oczywiście kosmicznie. To nie jest tak, że to grupka ludzi realizuje sobie jakiś swój plan w celu stworzenia parku rozrywki dla własnego egoizmu. Jest to wszystko bardziej kosmiczne, jak się ludziom wydaje, i to, o czym mówiłem kilka miesięcy temu również, a w zasadzie to, jak obserwowałem, jak postrzegałem te przygotowania do wojny jednej, drugiej, bo to było przecież ewidentnie widać, że z tygodnia na tydzień sytuacja chociażby na Bliskim Wschodzie stawała się coraz bardziej napięta, a teraz no, można powiedzieć, że to napięcie się już utrzymuje od dobrego roku, także moje wnioski z takiej ogólnej percepcji tej sytuacji są takie, że im już bardzo nie wychodzi, i jedyne ewentualnie zagrożenie, jakie w tym widzę, to jest właśnie takie, że oni mogą zachowywać się teraz bardzo nieprzewidywalnie. Co oznacza? Co w zasadzie oznacza, że dla nas no pewne rzeczy, które były przewidziane jako element ich planu, były przewidziane na dłuższą perspektywę, mogą po prostu wydarzyć się szybciej, albo mogą nie wydarzyć się zupełnie wcale. Także to, jak my musimy ewentualnie na to patrzeć, no to tylko i wyłącznie z perspektywy naszej kosmicznej świadomości, czyli co by się nie działo, my mamy tu doświadczać. Mamy się temu przyglądać i wyciągać z tego wnioski. Doskonale wiecie, że jak każda rewolucja świadomości będzie wymagała ofiar, tak samo ta również, i będziemy to oczywiście odczuwać wokół nas, przede wszystkim z perspektywy tego, o czym myślą ludzie. Chociażby prosty przykład tego jest taki, że większość z Was nawet nie ma z kim porozmawiać o tym, o czym ja teraz do Was mówię. Także to już jest jakaś taka, jakiś taki przejaw tej ignorancji, tego zamknięcia, tego braku chęci poznania czy też rozwoju. Także ponieważ mamy ten etap już za sobą, my to, co możemy ewentualnie skupić się, to tylko
właśnie na tym, żeby w tym czasie rozwijać swoją świadomość poprzez obserwację, najlepiej globalnie, tych wszystkich procesów, można moim zdaniem wyciągnąć największe wnioski i tak naprawdę po to tutaj właśnie jesteśmy, żeby jak najwięcej tych treści zaobserwować, jak najwięcej tego przemyśleć i właśnie uzysk ewolucyjny z tego typu przemyśleń jest tym, o co tutaj chodzi. I ponieważ ja odczuwam od wielu lat to, że będą się tutaj działy rzeczy niezwykłe i to moje odczuwanie wewnętrznie cały czas się we mnie nasila i podejrzewam, że w was jest podobnie, to można wyciągnąć wnioski z tego takie właściwie jedyne, że no, to, co my tutaj ewentualnie możemy zrobić w tym czasie, bo każdy się teraz zastanawia, prawda, no co ja mogę zrobić, prawda, jaka byłaby moja rola w całej tej rewolucji i tak dalej, no na pewno nie rzucać kamieniami, bo to tu nie jest żadnym rozwiązaniem, ten system i tak upadnie, to my nawet w zasadzie nie musielibyśmy palcem kiwać do tego, to nawet nie o to chodzi, żeby przykładać się do jakichkolwiek takich zbrojnych demonstracji czy coś w tym stylu, raczej po prostu tworzenie rzeczy nowych, budowanie jakichś takich grup ludzi przede wszystkim, którzy mają podobną percepcję, podobny sposób myślenia i w zasadzie skupianie się na tego typu relacjach i to chyba moim zdaniem jest najlepszym wyjściem, jakie my możemy teraz zrobić, no bo po pierwsze założę się, że większość z was, jak wspomniałem, nie ma możliwości już obudzić kogokolwiek wokół siebie i tak samo jest powiedzmy u mnie i ja widzę, że ci, którzy mieli pójść do przodu, ci, którzy mieli ruszyć z miejsca i jeszcze coś sobie ciekawego przyswoić, już to zrobili, cała reszta niestety myślę, że będzie musiała sobie podarować. My możemy absolutnie zastanowić się nad kierunkiem tych zmian, ponieważ zmiany będą na początku niezauważalne, zresztą one już są niezauważalne, a jednak są. I one powiedzmy w etapie końcowym będą niemal subtelne tak naprawdę. Tak? To, co się zadzieje na samej przestrzeni będzie niezauważalne, ale efektem ubocznym będą zmiany na poziomie struktur, czyli i na poziomie umysłu, i na poziomie organizacji, i na poziomie wszystkiego. Także oczywiście to jeszcze wszystko trochę potrwa, ale ważne jest po prostu również, żeby się temu teraz dokładnie przyglądać. Dlaczego dokładnie teraz? Ponieważ uważam, że ten rok będzie przełomowy, jeżeli chodzi o świadomość globalną, ponieważ wyjdą pewne globalne rzeczy, chociażby to, co się wydarzyło ostatnio w Ameryce w temacie tych systemów antyszpiegowskich, znaczy systemów szpiegowania, to, co konstruuje od 2007 roku Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, która no, stara się wdrożyć system globalnego podsłuchu, globalnego monitoringu sieci, czy też obiegu informacji, no to jest po prostu skandal, prawda? I oni to szykowali i wyłamał się jeden, który spróbował w jakiś sposób temu zapobiec. Oczywiście kontrowersji będzie jeszcze więcej z tym na pewno związanych, bo moim zdaniem oni będą próbowali go zabić. Być może złapać, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie jest to bardzo ciekawe, że coś takiego nie wyszło jeszcze wcześniej, aczkolwiek mówiliśmy o tym niejednokrotnie, że są takie systemy typu Echelon, typu są systemy, które w czasie rzeczywistym w zasadzie analizują te wszystkie rzeczy. No one były powiedzmy z jakimś tam ograniczonym zasięgiem, a teraz jak widzicie pojawił się ktoś, kto mówi, że od wielu lat taki system już funkcjonuje i jest w pełni operatywny, także można zwrócić uwagę jakby na to, że to jest też taki przełom. Tak jak ktoś chyba stwierdził w kulturze Majów, że czym jest to całe objawienie, tak? Czym jest apokalipsis, czyli z greckiego apokalipsis to jest odkrycie tego, co jest zakryte, czyli ujawnienie tych wszystkich przekrętów i tak dalej, afer. To się
się być może jakoś oczyścić z tego, co zrobili. Może teraz już będzie lepiej. Mam nadzieję. Nie wiem, słuchajcie, co jest grane. Jeszcze takiej sytuacji nie miałem, żeby mi się sam mikrofon wyciszał i nie mam zielonego pojęcia, gdzie mi się to w systemie znajduje. Mimo iż znam te komputery bardzo dobrze, to nie umiałem ci cały dzień wymyśleć tego. Także ten program jest dzisiaj bardzo chaotyczny i za to was muszę przeprosić, bo mnie to też niestety drażni. A zawsze staram się eliminować tego typu drobiazgi. Muszę być bardzo skupiony, jak do was mówię. W każdym bądź razie widać tą taką tendencję, która pokazuje, że coraz więcej afer wypływa i nie tylko oczywiście w Ameryce, bo to się dzieje również w Polsce. Coraz więcej polityków kompromituje się, coraz więcej ludzi w jakiś sposób popełnia błędy takie dosłownie przez głupotę niemal. Tak? I ja myślę, że to jest przyczyna działania samej przestrzeni. Tak? Że być może ci, którzy robili te największe przekręty, już je robią takie, że się już nie przejmują niczym, ale to nie przejmowanie się ich niczym konsekwencji doprowadzi do jakiejś katastrofy, także nie wiem, słuchajcie. Nic nie dotykam. Samo teraz sobie tak śmiga. Mogę jedynie jeszcze, mam tutaj wszystko bardzo podgłośnione, aż mi się na czerwono świeci. Nie wiem, co mogę jeszcze zrobić. Nie mam pojęcia. Ja już więcej nic nie mogę zrobić. W każdym bądź razie na pewno za następny programie już tego nie będzie. A dzisiaj tak. To jak nie będzie cudnie, to mi proszę tu znowu pisać. Także to na pewno, na co mamy się, musimy się przygotować, to jest na dużą dawkę humoru, bo z boku to będzie wyglądać naprawdę zabawnie, że jest plan, który miał być doskonały. Masoni pracowali nad tym ponad 100 lat i no, pracowała nad tym elita elit, można powiedzieć, i tak jak wychodzi im, powiedzmy, od ponad 100 lat, bo ludziom się wydaje, że nowy porządek świata dopiero powstaje. Moim zdaniem nowy porządek świata funkcjonuje już co najmniej od 50 lat, co najmniej. Chociaż mógłbym powiedzieć nawet, że od 100, ale już tak globalnie zasięgiem można powiedzieć, że 50 lat spokojnie. Teraz to co miałoby nastąpić, to ujawnienie się ich wyłącznie i to jest wszystko, bo być może może mi tu ktoś coś pomoże. Prawdopodobnie masz zakres, bo cię nie słychać. Na softcie. Zakres na softcie, Łukasz. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Coś się tutaj samo u mnie dzieje i nie mam pojęcia dlaczego. Może mnie tutaj wyciszają jakoś specjalnie. Nie wiem. Mogę wam zrobić. Mogę mówić do was ewentualnie. Tak. Wołać do was zza światu. Tam jest jakieś tłumienie. No proszę. No. Usuwanie akustycznego echa. Nie wiem, czy to coś zmieni. Ale zobaczymy. Jest lepiej. No, może być iluzja na chwilę, zobaczymy. W każdym bądź razie, to co się obserwuje obecnie w mediach, jako te wydarzenia polityczne, czy też samą tą ekonomię, ja obserwuję z perspektywy jednego wielkiego żartu. I tak jest wygodniej. I zastanawiam się właściwie, czy też nie zacząć promowania takiej formy myślenia na ten temat, bo sam przyznam się, że często patrzałem na wydarzenia z takiej perspektywy jakiegoś nadchodzącego kataklizmu i tak to wszystko odczuwałem, a
po jakimś czasie zacząłem rozumieć, że to w zasadzie nie o to chodzi, a jednak bardziej chodzi o to, żeby wyciągać wnioski, uczyć się na tym wszystkim i jednocześnie odpowiednio reagować. A właśnie to, co nazywam reagowaniem, to jest tworzenie, prawda? To jak my robimy tą telewizję, to jak my staramy się w jakiś kreatywny sposób wpływać na ludzi, pobudzać ich do myślenia. I myślę, że to jest chyba najlepsza forma jakiegokolwiek działania w tej chwili. I tym samym no, staram się zachęcić ludzi do tego, żeby coś w tej materii robili, bo wiem, że jest tam wielu z was takich specjalistów, którzy są w jakiś sposób zaangażowani w pogłębianie wiedzy w swoich jakichś takich tematach alternatywnych. I ja myślę, słuchajcie, że tak długo jak będziecie pozostawać w ukryciu, tak długo będziecie marnować talent. Albo być może ten talent w zasadzie się nie wykreuje, bo nie będzie takiej opcji do tego, ponieważ wy nic z tym nie zrobicie. Ja nigdy bym nie przypuszczał, przystępując tutaj do wolnej ludzkości, że będę zajmował się programami telewizyjnymi, że będę jakieś takie rzeczy właśnie organizował i robił, ale dopiero powiedzmy po latach, bo już można powiedzieć, że już bawimy się w to 3 lata, zauważyłem właśnie ten wzrost, który wynika z tego, co robię, tak? I też bynajmniej staram się ten mój wzrost wam jakoś pokazać. Zresztą znacie mnie i na parę sekund. Jest zakres oczyszczania, być może w jakimś innym miejscu. Kurczę blade. Chyba was dzisiaj trochę irytuje to wszystko. Co mogę zrobić jeszcze? Proszę bardzo. Mikrofon Łukaszku. Wyłączam. I to zazwyczaj pomaga. No cisza i za chwilę będzie ok. I co? Nie ma mnie znowu? No właśnie, dlatego widzicie, no... Muszę kupić mikrofon. Muszę kupić nowy mikrofon. Miałem fajny mikrofon, ale... Mama wyrzuciła mi do śmieci. Bo nie chciała, żebym robił programy, więc... muszę kombinować trochę inaczej. W każdym bądź razie moim celem również w następnych programach będzie pokazanie wam takiego trochę innego spojrzenia na to wszystko, bo z wieloma z was udało mi się spotkać i porozmawiać właściwie o tym, jak odczuwacie to wszystko i wyciągnąłem takie właśnie wnioski, że wszystkim ludziom świadomym, którzy potrzebują takiej informacji, jaką powiedzmy ja serwuję, jest potrzebne jeszcze coś. Jest potrzebny taki model percepcji właśnie, ponieważ zauważam, że wielu świadomych ludzi za bardzo się przejmuje tym, co słyszy, co widzi i w zasadzie moja ocena tego, mimo iż przekazuję wyłącznie informacje, powinna zawierać również w sobie takie elementy psychologii, które pozwolą wam nabrać takiego dystansu do tych wydarzeń i tego, żebyście nie dali się złapać w pułapkę, jaką serwują nam globaliści, bo oni chcą przecież tego, żebyście się bali. Oni chcą, żeby wasza percepcja była ograniczona poprzez strach. Także należałoby powiedzmy tutaj też w moim programie coś takiego zrobić, ponieważ nie widziałem, żeby robili to inni. No i sądzę, że być może taki kierunek telewizja w ogóle w przyszłości powinna mieć, a więc przekazywanie informacji z takim optymizmem, z takim jakimś, można powiedzieć, takim konceptem, tak? Bo zostawianie was suchą informacją, no oczywiście ma jakieś swoje plusy, ale jednak
Wielu z Was nie ma czasu na to, żeby weryfikować to, co ja mówię, i czuje się przez to bardziej przytłoczony, czy też, ale to zupełnie nie o to chodzi. Dlatego no, to jest najlepszy moment, żeby właśnie przypomnieć sobie o tym, kto tutaj kim jest, w sensie kim wy jesteście, i żeby tym was właśnie wzmacniać, bo wszystkie mechanizmy obronne, wszystko, co jest wam potrzebne do zrozumienia tego, co się dzieje, wy macie w sobie. Tylko że po prostu często właśnie te negatywne emocje, czy też strach powodują, że my zapominamy zupełnie o tym, kim jesteśmy, i po prostu ulegamy tej presji mediów, ulegamy temu programowaniu w zasadzie tych emocji, i ja myślę, że to należałoby również jakoś zmienić, i być może to, co zamierzam wprowadzić, ułatwi wam również rozmowę z rodziną i ze znajomymi, ponieważ w przyszłości będzie wielka potrzeba tego, żebyście i wy coś zmienili, ponieważ no, kiedyś przyjdzie taki dzień, że wszyscy ci, których chcieliście w jakiś sposób zainspirować, czy też ostrzec, oni do was wrócą. Oni do was wrócą, do mnie już wracają, i po prostu no, jest to dla mnie bardzo ciekawe zjawisko, bo początkowo, kiedy dochodziło do tego, że ktoś próbował mnie w jakiś sposób ośmieszać, to ja unosiłem się dumą i odchodziłem, po prostu starając się jakby oswoić z tym, że taka osoba jest już dla mnie no, przeszłością, czy taka osoba nie jest dla mnie partnerem do rozmowy. A tu niestety pojawiła się ciężka lekcja, i ona też pewnie będzie przed wami właśnie, i polega ona na tym, że trzeba będzie umieć się tym dzielić na spokojnie, i to też jest kolejna lekcja dla was. Zresztą nie chciałbym uchodzić za jakiegoś kaznodzieję, zresztą jednego już w Polsce mamy. Nie będę wymieniał, o kogo chodzi. W każdym bądź razie ja bym chciał zająć się taką trochę inną formą tych informacji. Także sądzę, że w przyszłości tak będziemy do tego podchodzić, żeby ten mój program był bardziej przyswajalny właśnie dla ludzi, którzy słuchają mnie po raz pierwszy. Cisza, lepiej, cisza, lepiej. Cudnie. Lu, ja nic nie zrobiłem, ja nic nie zmieniam, tu się samo coś dzieje, ja nie wiem, czy to Ruscy, nie wiem, nie siedzą mi tutaj teraz i robią sobie jaja ze mnie, czy coś. Autentycznie muszę wam powiedzieć, że mnie to już dosłownie drażni. Nie wiem, czy zakończyć program, czy mówić do was dalej. Wam zostawiam tą decyzję, bo to wy mnie słuchacie. Ja mogę mówić nawet do ściany. Także, dobra, nie widzę sprzeciwów, idę dalej. Jeszcze chciałem powiedzieć wam to, że będę się starał tutaj troszeczkę unowocześnić tą telewizję. Przyprowadzimy może więcej ludzi. Też zachęcam was, słuchacze, do tego, żebyście wypróbowali coś ze sobą zrobić. Może rozwinąć coś ciekawego, nowego. Także zapraszam do rozmowy każdego, kto chciałby się tutaj zaangażować w jakąś formę współpracy z nami. I bardzo chętnie poznam kogoś, kto tutaj mógłby w telewizji również naszej nadawać, mówić o ciekawych rzeczach. Tu jest naprawdę przestrzeń dla wielu ludzi, ale oczywiście nie dla każdego. Tak samo my jesteśmy w wielu kwestiach ze sobą zgodni, tak samo stanowimy pewnego rodzaju środowisko, które no, wymaga jakby nieprzeciętnej tolerancji na abstrakcję, i to jest, że tak powiem, absolutnym kryterium współpracy z nami. Także jeżeli ktoś jeszcze biega do kościoła, czy też jest na etapie wychodzenia z Matrixa, to polecam jednak zostać w domu, jeszcze pooglądać trochę materiałów,
ponieważ no, to, co się tutaj wewnątrz dzieje, jest nieraz bardziej abstrakcyjne od tego, co się dzieje na zewnątrz, więc chciałbym powiedzieć tyle. Każdy może tutaj z nami współpracować, każdy mógłby w jakiś sposób coś robić, aczkolwiek ja zachęcam, żeby każdy z was samo dla siebie, we własnym zakresie, wprowadzało jakiekolwiek zmiany. Przestrzeń teraz pozwala na wprowadzanie czegokolwiek w zasadzie, tak można powiedzieć najogólniej, tak? Wszystko, co chcecie, wszystko, czego chcieliście, wszystko, co chcieliście wypracować w sobie, teraz jest zrobić jeszcze łatwiej, a później ten czas się kończy. Później po prostu wszystko wróci, powiedzmy, że do normy, ale można powiedzieć, że czas tych największych przemian jest czasem łatwiejszego przyswajania sobie informacji, szybszej syntezy, po prostu rozwoju. No, myślę, że każdy, kto chciałby w jakiś sposób coś w swoim życiu zmienić, potrzebuje jakiegoś takiego impulsu do tego. I dla wielu ludzi takim impulsem będzie upadek systemu ekonomicznego jako tego w zasadzie podstawowego zasilania Matrixa, jako tego serca tego wszystkiego. Także moim zdaniem dla niektórych to będzie być może najdoskonalniejszy taki punkt, ale dla większości to będzie koniec. Ja też obserwuję to i być może nie powinienem o tym w ten sposób mówić, ale uważam, że należy już, że tak powiem, w ten sposób omówić, bo to rozwarstwienie społeczne ze względu na poziom świadomości staje się coraz bardziej wyraźne. To znaczy, my idziemy do przodu, oni stoją w miejscu, wręcz się cofają. I ja tego obserwuję coraz więcej, niestety, tej stagnacji w rozwoju i muszę powiedzieć, że no, my nie mamy na to wielkiego wpływu, bo w zasadzie no, to jest proces kosmiczny, który się teraz dzieje i on będzie weryfikował ten właśnie rozwój tych jednostek i my nie mamy na to, że tak powiem, złotego środka i rady. Każdy jest też indywidualny. Jednego być może jeszcze coś obudzi i w jakiś sposób uda mu się nabyć tych treści, o które tutaj chodzi, a innych, na przykład nawet świadomych, procesowali po prostu w gniecie w ziemię, jak to się mówi, i co można zaobserwować już co po niektórych, którzy mają różne aspiracje do rządzenia i tak dalej, także no, różnie się to będzie objawiało ludziom, ale to, co my będziemy oczywiście powtarzać i być może jako pionierzy w tej dziedzinie, ponieważ według mnie i według, powiedzmy, no, tych źródeł, które w sieci są, niewielu ludzi w ogóle mówi coś na temat tego, czym jest sąd ostateczny, czym jest weryfikacja, czym jest apokalipsa w tym sensie kosmicznym, czym jest zjawisko zombienia, czym jest zjawisko umierania zombich, jakie są tego przyczyny. Także my się wyróżniamy tym, że jesteśmy w stanie to udowodnić, naukowo nawet, no ale niestety świat nauki każdą alternatywną formę jakiejkolwiek wiedzy stara się minimalizować, wyśmiewać, także podejrzewam, że być może nieprędko jeszcze ludzie zwrócą uwagę na pewne rzeczy i jeszcze to być może potrwa dłużej, jak nam się wydaje, ale no, tak to niestety musi funkcjonować. Także ci, którzy wyobrażali sobie katastrofy i nie wiadomo jakiego rozmiaru, będą zawiedzeni, a też ci, którzy oczywiście nie spodziewają się kompletnie niczego, będą totalnie zaskoczeni. Także taka będzie zawsze moja perspektywa tego, co tutaj miałoby się dziać, i moja obserwacja w zasadzie nie jest wyłącznie moją obserwacją, bo o tym wszystkim, o czym ja do was mówię, ja rozmawiam również z innymi ludźmi i też staram się no, robić to jak najbardziej bezstronnie oczywiście, ale no nie zawsze się to udaje, zresztą kto wie, kto mnie ogląda, to doskonale to rozumie. No, dzisiejszy program jest taki bardzo chaotyczny, ale musicie mi wybaczyć, ja już dzisiaj siedzę od godziny 11 rano i próbuję coś tutaj nagrać. Nagraliśmy też, jak wspomniałem wcześniej, program na temat Słońca i on wyszedł no, dużo lepiej, nie było problemów technicznych wtedy, także myślę, że to taka będzie rekompensata dzisiaj. Dwa programy jednego dnia,
z czego jeden nagrywam już trzeci raz w zasadzie, więc nie wiem dlaczego tak dzisiaj jest, ale myślę, że powoli będę musiał kończyć. Chciałbym Was prosić o jeszcze jedną rzecz, ponieważ to, czym się zajmuję teraz, jest wyłącznie tym, co robię w tej chwili, a więc będą programy, będą najprawdopodobniej dwa razy w tygodniu i też będą one uzależnione od wydarzeń, także jeżeli coś się grubego wydarzy, no to... Jeżeli coś poważnie się tutaj będzie kreowało, no to również będę starał się to komentować i być może to troszeczkę podniesie popularność naszej telewizji, ponieważ jak najbardziej potrzebujemy no po prostu więcej ludzi, którzy zajmują się tematami alternatywnymi. No, mamy oczywiście plany dalej idące, ale to myślę, że będziemy Wam mówić wspólnie na naszych seminariach, na naszych spotkaniach. Na razie akurat jest plan właśnie podniesienia oglądalności tej telewizji, podniesienia troszeczkę jakości tych programów i to jest właściwie moja rola, ale to wszystko będzie mogło w jakiś sposób dalej rozwijać, jeżeli ja będę mógł się tym po prostu profesjonalnie zajmować, a mogę się zająć tym tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będziecie mnie wspierać. Także to się stało teraz moją pracą i jeżeli potrzebujecie dalej powiedzmy tego, co ja do Was mówię, to ja również potrzebuję Waszego wsparcia w tym, ponieważ to jest jedyna rzecz, jaką obecnie się zamierzam zajmować. Także ja już do Matrixa nie chcę wracać, bo jeżeli wrócę, to będę bardzo nieszczęśliwy z tego powodu, a uważam, że nasza inicjatywa i też ta ekipa, w której my tutaj razem tworzymy to wszystko, jest chyba jedyną najlepszą alternatywą na wszystko, także będę się tutaj trzymał rękami i nogami. Aczkolwiek, jak wspomniałem, pewne rzeczy, no niestety, ale opierają się jeszcze na tych matrixowych papierkach i jeszcze trzeba będzie trochę do tego sklepu pobiegać, także liczę na Wasze wsparcie. I myślę, że w dzisiejszym dniu, ponieważ technicznie nie jestem w stanie już wykrzesać nic z tego laptopa i nie będę już więcej kombinował, tak po prostu na tym dzisiaj program zakończę. Postaram się już na wtorek mieć wszystko przetestowane i żeby bez żadnych problemów móc do Was znowu mówić. Także dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, za to, że się pomęczyliście ze mną w tych jakże ciężkich czasach i warunkach technicznych. Zapraszam Was do oglądania w przyszłym tygodniu. Zapraszam Was do obejrzenia programu, który już powinien pojawić się na YouTube w zasadzie, ponieważ starałem się jeszcze jak najszybciej go tutaj wrzucić, a myślę, że John Veto jest bardzo konkretnym człowiekiem i bardzo się cieszę, że dołączył do nas i będzie tutaj wspierał nas swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, także on troszeczkę urozmaici. Tak, macie tutaj na YouTubie właśnie program na temat Słońca. Zachęcam wszystkich do przekazywania dalej i w tym programie to już dzisiaj będzie chyba wszystko. Zapraszam Was za tydzień. Życzę Wam dobrej nocy.